Bank Mediolański, który powstał w 2015 roku w Mediolanie właśnie, miał za zadanie ukształtować zrównoważone łańcuchy dostaw dla mieszkańców przez region, ale również przez samo miasto. We Wrocławiu patrzymy na to szeroko. Chcemy, aby żywność, która jest produkowana we Wrocławiu czy w aglomeracji wrocławskiej, trafiała do wrocławian, do naszych turystów, do naszych szkół, do naszych restauracji. Czyli staramy się tworzyć ten łańcuch, w którym mieszkańcy dla mieszkańców dostarczają swoistego rodzaju rozwiązania w polityce żywieniowej. No na pewno przyszłością i takim punktem zwrotnym, który teraz mamy, to jest zwrócenie uwagi konsumentów w kierunku takiej żywności o charakterze prozdrowotnym, żywności całkowicie naturalnej. Idziemy w kierunku jednak ograniczania żywności pochodzenia zwierzęcego na rzecz pochodzenia żywności takiego roślinnego. Wzrost produkcji i sprzedaży żywności wegańskiej, więc zwrot tutaj w naszych badaniach też właśnie jest w kierunku opracowywania zupełnie nowych procesów produkcji właśnie żywności wegańskiej, bo jednak klienci oczekują, że to ciągle będzie zbliżone do pasztetu, prawda, a jest produktem sojowym, że to ciągle będą kotlety, a jest produktem wykonanym na przykład z białka grochu. Wpisujemy się w ten obszar związany z zagospodarowaniem odpadów żywnościowych, potocznie nazywanych odpadami ze stołu. My uważamy, że ten odpad można przetworzyć, jest to technicznie i technologicznie możliwe na wrocławskiej oczyszczalni ścieków. Możemy za pomocą tego odpadu wytworzyć energię elektryczną i gaz, naturalny biogaz, który jest ekwiwalentem tego, co czteroosobowa rodzina zużywa przez 5 miesięcy. Staramy się, aby te zasoby żywieniowe, obok wody, obok energii, stanowiły zabezpieczenie nie tylko dla naszych mieszkańców, ale również dla mieszkańców naszego regionu.